Radio Tok FM, Ebro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra o obcym ciele, które przeszkadza, a nie sprzyja, które krew polską wypija, pieniądze z ludzi zabiera. A Assa tak to finanse, Pol Kredyt, Profi Kredyt z Bielsko-Biała, proszę Państwa. Aktualności dnia, proszę być z nami. Dobrze. Okazją do tego, że gościmy księdza na naszej antenie, jest wydarzenie, które odbędzie się od jutra, rozpocznie się w Rzymie. Zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów poświęcone młodzieży od 3 do 28 października. Temat młodzież, wiara i rozeznanie powołania. Księdze Arturze, dlaczego taki temat tego synodu młodzież? To trzeba byłoby chyba zapytać Ojca Świętego, ale myślę, że on ma bardzo dobre wyczucie, ponieważ widzimy, że po dokumentach, które po kolei się ukazują, przychodzi czas na to, aby przyjrzeć się i posłuchać, myślę, to drugie jest bardzo ważne, młodzieży, dlatego że wielu doświadcza, szczególnie partnerzy, takiego wrażenia, że nasze kościoły brakuje w kościołach ludzi młodych. I myślę, że warto postawić sobie takie pytanie, czy ludziom młodym Pan Bóg nie jest potrzebny, albo inne pytanie, dlaczego tych młodych nie ma w kościele. I tutaj myślę, że Ojciec Święty idzie za bardzo dobrą intuicją, że należy postawić sobie te pytania, przyglądając się młodzieży, przyglądając się tematyce wiary i rozeznawania powołania. I widzimy, że ten synod, 15. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów jest, ma już swoje ukierunkowanie. I widzimy, że poruszamy się w temacie młodzieży, ale widzimy, że ta młodzież, będziemy się jej przyglądać pod kątem wiary i rozeznania powołania. To jest bardzo ważne. W wprowadzeniu do dokumentu za parafidy papież Franciszek mówi, że można na świat patrzeć na dwa sposoby. Można patrzeć oczami świata i można patrzeć oczami ucznia Jezusa. Patrzenie oczami ucznia Jezusa to jest patrzenie z wiarą. To jest patrzenie, gdzie widać różne wątki, które dla świata są ukryte, ponieważ wiara zakłada żywą relację z Bogiem. I tylko w tej optyce można mówić o czymś takim jak rozeznanie powołania, bo samo słowo powołanie to jest coś, co otrzymuje się od kogoś. To nie jest coś, co ja sobie wydumałem, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem, tylko to jest coś, co ja odkrywam. Jest to niezwykłą przygodą. Więc ja osobiście jestem bardzo zainteresowany tym synodem, tak jak myślę wielu duszpasterzy młodzieży, wielu duszpasterzy akademickich, ponieważ upatruję w tym ogromną szansę na spotkanie z tym środowiskiem ludzi młodych i ono jest, myślę, podwójne. Jedno to jest środowisko ludzi młodych, którzy w Kościele są, którzy odkrywają wiarę jako niezwykłą przygodę, którzy odkrywają tę fantastyczną przygodę spotkania z Jezusem, który zmienia ich życie. My, jako wspólnota świętego Tymoteusza, często widzimy, jak potrafi to być bardzo gwałtowne doświadczenie, bardzo mocne, także pod względem emocjonalnym, ale też mające swoje konsekwencje w mijających później latach, kiedy służymy młodym ludziom w czasie przystanku Jezus, gdzie odbywa się ewangelizacja, gdzie nieraz ludzie młodzi są bardzo zaskoczeni, że wtedy, kiedy przyjeżdżają, aby się wybawić, aby się wyszaleć, to właśnie tam czeka na nich Jezus z bardzo konkretną propozycją i z bardzo konkretnym doświadczeniem spotkania z nim. I dlatego moja ta radość, że to będzie nasłuchiwanie Kościoła, przyglądanie się Kościoła, tej instytucjonalnej części Kościoła, środowiskom młodych ludzi, którzy są w Kościele, odnajdują się w nim i przeżywają to jako niezwykłą przygodę, historię swojego życia i widzą w tym historię zbawienia, którą Pan Bóg razem z nimi przeżywa w ich życiu. Ale też jest ta druga część, myślę, młodzieży. To jest ta młodzież, która patrzy na Kościół z zewnątrz. I to jest taka część młodzieży, której, myślę, nie powinniśmy od razu kategoryzować jako gorsza młodzież. Nie, to jest młodzież współczesnej epoki, która, mając dostęp do środków masowego przekazu, bardzo często nie potrafi sobie na jakiś temat wyrobić zdania. Często ta młodzież ulega też pewnemu rodzaju manipulacji, ulega różnego rodzaju presjom, naciskom, ale też i jakiemuś
uniwersytety czy do szkół mówią nam otwarcie, że zagubili gdzieś albo nigdy nikt im nie pokazał stabilnych punktów odniesienia. I ta młodzież też ma nam coś do powiedzenia o Kościele, ma też coś nam do powiedzenia o tajemnicy wiary. Nawet jeżeli oni patrzą na to z zewnątrz, w czasie spotkań presynodalnych, mieliśmy też do czynienia ze spotkaniami z młodymi ludźmi, którzy opisywali Kościół właśnie z zewnątrz i widzieli w Kościele tylko jakieś zakazy, nakazy, rzeczy niepopularne, ale musimy też umieć zrozumieć i my, będący wewnątrz Kościoła, musimy widzieć, że tej młodzieży brakuje spotkania, osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, bo dopiero w nim odsłania się tajemnica, że przykazania Boże nie są zakazami, ale są obietnicami, są gwarantem bezpieczeństwa człowieka, aby dobiegł do końca swojego życia, osiągając cel, a tym celem jest niebo. Niebo jest prawdziwe. Dla wielu młodych ludzi rzeczywistość nieba jest rzeczywistością tak odległą, że właściwie może nawet wkładają ją w jakieś takie między karty bajek. Tymczasem to jest konkretna rzeczywistość, to jest coś, do czego pielgrzymujemy. I jest to rzeczywistość piękna, to jest rzeczywistość, za którą tak naprawdę każdy z nas, czy jest wierzący, czy niewierzący, w swoim sercu tęskni. Zatem brakująco, księże Arturze, czy fakt, że trzeba, że ten synod jest zwołany na temat właśnie młodzież, wiara, rozeznanie powołania i że trzeba było aż synodu, czy to świadczy o tym, że tutaj jest pęknięcie w komunikacji między młodzieżą a kościołem hierarchicznym? Jest to bardzo możliwe, bo my mamy wiele, myślę, w sobie hamulców. Na przykład to, co obecnie dzieje się w Polsce, wcale nam w tym nie pomaga, żebyśmy mieli zaufanie do młodych ludzi, żebyśmy wychodzili z zaufaniem, żebyśmy wychodzili z taką chęcią poznania też ich świata. I myślę, że to jest też takie trochę zagrożenie dla nas obecnie. Trzeba żyć Panem Bogiem, proszę Państwa. Nie można żyć głupotą jakąś. Panem Bogiem trzeba żyć. Panem Bogiem. Nie wolno nam w to uwierzyć. Tak, Panem Bogiem trzeba żyć. Panem Bogiem. Tej obecności dorosłych, starszych. Dlaczego my mówimy, proszę Państwa, o tej zupie? Dlaczego mówimy o ludziach takich zagubionych? No po to, żeby pokazać, że bardzo wiele osób nie wierzy w ogóle w Boga i dochodzimy tutaj do sytuacji w samym kościele u księży katolickich, co się dzieje. A że pedofilia, a że homoseksualizm, a że ksiądz ma gospochę za żonę, a że ma kochanka papież Grzegorz VII chłopaka za męża. Proszę Państwa, że w ogóle u nich nikt w nic nie wierzy. Wierzy tak naprawdę. Wierzą w te różańce Jezusa za śmieci, Jahwe, czyli samego Pana Boga, za śmieci, Biblię do śmietnika tutaj w Warszawie. O czym my mówimy? Jaka jest sytuacja? Sytuacja jest skandaliczna wśród księży. Przecież ja głoszę od 40 lat. Jak w Białymstoku byłyśmy tam, no ksiądz katolicki już tam niewiele ma do powiedzenia, bo tam jest prawosławie, ale byliśmy w kancelarii u księży, to jeden z młodych księży, bo było ich dwóch, strzelał z wiatrówki przez okno do ptaszka. I teraz tak, czy on to robił naprawdę na poważnie, to nie jest istotne, bo nawet gdy to robił na żarty, to tylko pokazał swoją głupotę, że oni nie szanują ani życia zwierząt, ani ludzi. Jeżeli ludzi palono na stosie, włącznie z Biblią na piersiach, Biblię palili też na stosie, to oni nie mają szacunku dla nikogo. Człowiek śmieciem, Jahwe śmieciem, Jezus śmieciem, no to dajmy spokój sobie, prawda? Ze Słowem Bożym. Takie światło, takie światło. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść. I złapać odpowiednią orientację w swoim życiu, nakierowaną na to, co jest prawdziwą wartością. I że młode serca zapłoną, jak tym dwom na drodze do Emaus. Proszę księdza, bardzo dziękuję za ten krótki komentarz, to prawda, ale myślę bardzo ważny. Przypomnę, drodzy Państwo, od jutra synod biskupów na temat młodzieży w Rzymie, w Watykanie od 3 do 28 października. Też będziemy transmitować jutro o godzinie 10.00 mszę świętą, która ten synod będzie otwierać w Radiu Maryja i w telewizji Trwam, ta transmisja.
A naszym gościem dzisiaj już teraz był ksiądz Artur Godnarski, duszpasterz młodzieży i stąd tutaj głos księdza Artura na naszej antenie. Bardzo księdzu dziękuję za ten głos. Dziękuję, módlmy się za ojców synodalnych, towarzyszmy im wielką modlitwą. Tak jest, bardzo potrzebują. Bóg zapłać i do usłyszenia, dziękuję. Mam nadzieję. Z Panem Bogiem. Radio Conchita. Także nic dziwnego, że żyjemy w świecie diabła, szatana.